Zadysponowani zostaliśmy dzisiaj około godziny 9:48 do zdarzenia na progu wodnym w Groszowicach. Zadanie do wykonania dla naszej kompanii to wybudować wał na odcinku około 50 metrów. Na miejscu zdarzenia tutaj pracuje 34 strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej. Do dyspozycji mamy ładowarkę piasku oraz sprzęt do ładowania tego piasku do tej ładowarki. Do zdarzenia zadysponowany został piasek w ilości 30 ton. Mamy również do dyspozycji 2000 worków piasku. Z tych materiałów zostanie zbudowany wał na długości 50 metrów. Budowa tego wału pozwoli zabezpieczyć mieszkańców okolicy przed zatopieniem. Studentów mamy tutaj na ćwiczeniach dzisiaj z Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa 36 plus jest grupa też logistyków. Bo chodzi nam o to, żeby studenci mieli wiedzę nie tylko teoretyczną, ale praktyczną, a żeby się potrafili też odnaleźć, na przykład jeżeli będą w zakładzie pracy jako BHP-owcy czy koordynatorzy działań w zakładzie właśnie, które mają zapobiegać zagrożeniom, to chcemy im to pokazać na żywo, jak to wygląda, jak całe te zadania i jak współpracuje się z różnymi służbami odpowiedzialnymi za takie przedsięwzięcia. Myślę, że takie zajęcia przydadzą nam się w naszym życiu zawodowym. Jeżeli pójdziemy w kierunku takim, w jakim studiujemy, jakim jest inżynieria bezpieczeństwa, BHP, to myślę, że na pewno takie zajęcia pokażą nam nie ze strony teoretycznej, a bardziej praktycznej, jak się w takich sytuacjach zachować i co możemy zrobić i jak możemy pomóc. Myślę, że to jest jakaś taka nowa forma nauki, jest to dużo lepsza, bo tutaj możemy wszystko zobaczyć ze strony jakby praktycznej, a nie teoretycznej. I to jest ogromne doświadczenie, tak? Już wiemy jak z tym ludzie postępują, jak to działa, jak to wszystko ze sobą się zaklęszcza i myślę, że jesteśmy pewni, że jesteśmy bezpieczni. W tym miejscu na ulicy Odrzańskiej mamy przesiąki przez wał, w związku z tym umacniamy podstawę wału. Na miejscu pracuje 36 kadetów ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, jak również ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego w Opolu oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu w Grudzicach. W tym momencie jesteśmy na końcowym etapie wzmacniania podstawy wału, ułożyliśmy geowłókninę, ponadto umacniamy tą podstawę workami z piaskiem. Na miejscu były służby, które nam w profesjonalny sposób przekazały informacje, w jaki należy wykonywać te umocnienie wału. Założenie tutaj tego epizodu zakłada, że na przepompowni wód, które spływają tutaj z terenu tej Metarchemu, wystąpiła awaria zasilania pomp. Przy pomocy agregatu prądotwórczego wznawiamy to zasilanie właśnie tej przepompowni poprzez zewnętrzne zasilanie, podpięcie się tym agregatem pod budynek obiektu. Jednocześnie przybór wód zagraża tutaj okolicznemu budynkowi, wokół którego będziemy układali rękawy przeciwpowodziowe, co ma zapobiec przedostawaniu się wody gromadzonej wokół budynku do jego wnętrza.